Peppa ma czerwone kropki na twarzy. Mamo, nie czuję się dziś za dobrze. Ojej, Peppo, chyba jesteś chora. Och, spokojnie. Zadzwonię do doktora Niedźwiedzia. Doktor Niedźwiedź, słucham. Peppa źle się dziś czuje. Ma calutką buzię w wysypce. Niech Peppa zostanie w łóżku, a ja przyjdę z wizytą. Doktor Niedźwiedź przyszedł jak obiecał. Witaj, Peppo. Jak się czujesz? Nie za dobrze. Pokaż mi język, proszę. To nic poważnego. Peppa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie, ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Peppa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Peppy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani Świnko. Peppa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Peppo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Czy wiecie, jakie dźwięki wydają łabędzie? Racja! Peppa uwielbia tańczyć. Każdy to lubi. Mamo, mamo, tańczyliśmy jak łabędzie. Peppa świetnie sobie radzi. Tańczyłam bardzo pięknie. I z gracją. Cudownie. Pokazać ci, jak tańczyłam? Teraz jedźmy do domu. Tam pokażesz mnie i tacie i George'owi, jak tańczysz. Pa, pa! Peppa i mama Świnka dotarły do domu. Tato, George! Pokażę wam, jak dziś tańczyłam. Czy to trudne? Dla mnie to łatwe. Ale dla ciebie, mamusi i George'a, to będzie bardzo trudne. Trzeba włączyć muzykę. Tak. Teraz George, tato i mamo, musicie powtarzać to, co ja. Madame Gazelle używa śmiesznych słów, ale naprawdę chodzi tylko o zginanie kolan i podskoki. A, le petit jeté. Tato, znasz te śmieszne słowa? Mnie i mamie całkiem nieźle szło w balecie. Bądź ostrożny, tatusiu. Nasza ulubiona poza to pas de deux. Hopla! Co to za dziwny hałas? Peppo, George'u, już! Wracajcie szybko do domu! Mamo, słyszałam głośny grzmot! To piorun, Peppo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Peppo, George'u, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. Teddy! Zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie! Zmoknie!
Nie martw się, Pepu. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nieprędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł! Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go. Biedny Teddy. Proszę bardzo, Teddy suchy. A co z biednym tatusiem? Ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. Rebeka Królik, Suzy Owca i Dany Pies bawią się wesoło. Pepa huśta się na huśtawce. Mamo, mamo, popchnij mnie proszę. Jesteś gotowa? Tak, chcę naprawdę wysoko. Wyżej, mamo. George też chce się pochuśtać. Twoja kolej, George. Trzymaj się. Chcę pochuśtać George'a. Ale bardzo delikatnie, Pepo. Tak, mamo. Trzymaj się, George. Ojej, Pepa za wysoko popchnęła George'a. George tego nie lubi. Pepo, wiesz, że George boi się wysokości. Przepraszam, George. Pobawmy się na drabinkach. Witaj, Suzy. Witaj, Dany. Witaj, Pepo. Niedobrze to robicie. Pokażę wam, jak to trzeba robić. Odsuńcie się. Na miejsca, gotów, start. Widzicie? Latam jak ptak. O, nie mogę się wydostać. Pepa utknęła w oponie. To nic śmiesznego. Bardzo zabawnie to wygląda. Trzeba cię wyciągnąć. Przyjaciele Pepy próbują jej pomóc. A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku, chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak. Z tego nasionka wyrośnie mała, śliczna, zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie. Sama chcę podlać. Dobrze. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Pepa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. Musisz być cierpliwa, Pepo. To potrwa bardzo długo. Pepa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Pepo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Chodź już, Pepo. Pa, dziadku. Pa, truskaweczko. Hi,
Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Pepy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek Świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! George lubi pająka. Pająk lubi George'a. Pepa uwielbia bawić się w przyjęcia. Gdzie są czekoladowe ciasteczka, tatusiu? Wczoraj jeszcze było ich dużo. O, przepraszam, mamo. Pewnie musiałem wszystkie zjeść. Ho, ho. Niedobry tatuś. George kładzie pająka do łóżka. Papa. George, co ty robisz? Miałeś mi pomagać przy przyjęciu. Pomocy! Pomocy! Tato, w mojej sypialni jest pająk. O, nie bój się, Pepo. Proszę, tato, zabierz go. O, bez paniki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata zabierze go z sypialni. Wow, ten jest dość duży. Zawołam mamę Świnkę. Mamo Świnko! Witaj, panie chude nóżki. Pepa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Cześć, dzieciaki. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. Mamo, on ma na imię chude nóżki. O, pan chude nóżki jest całkiem spory. Pepa i George lubią pająka. Papa! George kładzie pająka do łóżka. Nie, George. On chce herbaty. Wcale nie chce iść spać. Jest pan głodny, panie chude nóżki? Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Pepy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz 3 razy na jednej nodze. Machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy. Nowa kuracja Pepy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Już wiem. Żeby wyleczyć świnkę z czkawki, trzeba ją przestraszyć. George, teraz cię przestraszę, ale pamiętaj, że to tylko zabawa, która ma cię wyleczyć z czkawki. Pamiętaj, ja tylko udaję straszną. Pepo! Nie wolno ci straszyć George'a. On jest za mały. Przepraszam. Próbowałam wyleczyć George'a z czkawki. Czkawka George'a zniknęła. Idzie tata Świnka z 2 kubeczkami soku. George, jeśli będziesz pił tak szybko, znowu dostaniesz czkawki. Nie jestem taka mała jak George. Mogę pić sok tak szybko, jak chcę. Nie. George nie lubi sałaty. Ojej, trzeba znaleźć coś, co George lubi. Lubisz cukinię? Nie. George nie lubi cukinii i nie lubi sałaty. Pomidorów też nie lubi. No
powiedz, George, jakie warzywa ci smakują? Ciasteczka! Głuptas, George. Przecież ciasteczka nie są warzywami. Może George polubi wszystkie warzywa, kiedy zrobię z nich przepyszną sałatkę. O, cudowne, świeże pomidory, sałata i cukinia. Najpierw trzeba je umyć. Peppa i George pomagają babci myć warzywa. No, już wystarczy tego mycia. Babcia Świnka zrobiła z pomidorów, sałaty i cukinii sałatkę. Dziadku Świnko, zawołaj wszystkich! Podwieczorek! Na podwieczorek babcia zrobiła pizzę. A tu jest sałatka, warzywa z ogródka, pomidory, sałata i cukinia. Smacznego wszystkim! George zjadł pizzę, ale nie chce pomidorów, sałaty ani cukinii. Ojej, George, nie smakuje ci sałatka? Nie. George, chociaż spróbuj tych wspaniałych pomidorów. Nie. George, to jest ogórek. Dziadek sam go wyhodował w ogrodzie. Nie. Spróbuj listek sałaty, George. Pyszności. Nie, Peppo, nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George, tobie też nie wolno. Peppo, dość! Przepraszam, pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć? Tata Świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Peppa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Znalazłam! Peppa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Peppy, żeby się schować. Raz. Trzy. Pomogę George'owi liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Peppa. Aha. Peppa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze.
Pepy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Pepa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być? George znalazł kryjówkę Pepy. George mnie znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Tata świnka przygotował ciepłą wodę z mydłem do umycia samochodu. Tata świnka myje dach. Mama świnka myje maskę samochodu. Pepa myje drzwi. George chce umyć okna. Ale jest za mały. Biedactwo, pomogę ci. Ojej, George upuścił gąbkę w błoto. George, od nowa brudzisz umyty samochód. Zmyję to błoto. Pepo, nie używaj brudnej wody. Ojej, Pepa oblała brudną wodą cały samochód. O! Cóż, trudno. Zmyjemy to wężem ogrodowym. Tak, tak! Mogę trzymać węża? Pepa trzyma węża, a tata świnka odkręca wodę. O, nic nie leci! Wow! Pepo, stop! Wybacz, mamo. O, tato świnko, proszę zakręć wodę! Tylko bez paniki. Ojej, wszyscy są mokrzy. Nasz samochód umyty. My wszyscy też. Tato, jesteś pewien, że George nie jest za mały? Uradzi sobie. Dobrze. Może iść. Pa, pa. Madame Giselle opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Dzień dobry. To jest mój młodszy brat. Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. A, dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. O, naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Pepa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George!
No to gotowe. Wyglądasz świetnie w tych rękawkach, George. Teraz ja, teraz ja. Już. Możemy pobawić się w wodzie. Hurra! Czy woda jest zimna? Jest cudowna. Gotowi? Ty zacząłeś, tato świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Tato, uwielbiam być na plaży. Peppa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Peppo, George, chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu. Tato, tato, możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato. No, dobrze. Peppa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie. Już. Teraz na mnie uciekniesz. Robi mi się gorąco. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż, jeśli poprosisz... Proszę, podaj mi kapelusz. Proszę bardzo, tatusiu. Dziękuję. Może się teraz troszeczkę zdrzemnę. Ty też masz dziecinny rowerek? Masz doczepiane kółka. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. Me! Ja też! Ja też! Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Peppo? Nie, ja zostanę tutaj. Me! Na razie! Peppa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak! Dobrze, Peppo. Zdejmijmy je. Tata świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Peppy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak! Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem! Tak, tak! O! To nie jest śmieszne! Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci, Peppo? O tak, tato. Dobrze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato. Spokojnie, trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Peppo. Trzymaj, tato. Pedałuj dalej. Peppa jedzie bez dodatkowych kółek. Już sama sobie doskonale radzisz. Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko. Nie potrzebuję już dodatkowych kółek. Widzicie? Hurra! Peppa za bardzo dokucza George'owi. Peppo, dokuczasz George'owi? Ach nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Peppo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Peppy.
Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George! Podaj do mnie! O? Chłoptas, George! Też tak potrafię! O! Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Peppo, George'u, musicie założyć kapoki. Kiedy Peppa i George są na łódce dziadka świnki, muszą nosić kamizelki na ratunkowe. Na tej łodzi ja jestem kapitanem. Tak jest, kapitanie. Tak jest, kapitanie. Kiedy kapitan dziadek powie wam, że macie coś zrobić, to nie ma dyskusji. Chyba że rozkazy będą głupie. Kapitan dziadek nigdy nie wydaje niemądrych rozkazów. Oczywiście, kapitanie dziadku. George, podnieś flagę. Peppo, zadzwoń dzwonkiem. Tak jest, kapitanie. Babciu świnko, weź koło. Tak jest, kapitanie. Cała naprzód. Cała naprzód. Ha! Może powinniśmy trochę zwolnić, dziadku świnko. Dobry pomysł, babciu świnko. Nie chcę zużyć całego paliwa. Dziadku, fajnie było szybko płynąć. Nie martw się, Peppo. Później popływamy szybciej. Spójrz, jakaś inna łódka. Dziadek pies zabrał psa danego na łódkę. Ahoj tam, dziadku psie! Ahoj tam, dziadku świnko! Cześć, Dany! Witaj, Peppo! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Bardzo się dziwię, że twoja łódka nadal pływa, dziadku psie. Jest prawie tak stara jak ty. A stara łódka jest wciąż dużo szybsza niż twój nowiutki jacht, dziadku świnko. No cóż, stary morski psie, ścigajmy się. Przygotuj się na przegraną, kotwico morska. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Peppo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Peppa i George szukają okularów taty. Peppa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. Sprawdźmy na górze w sypialni rodziców. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience.
Peppa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma. W toalecie też ich nie znaleźli. Och, to za trudne. Widzę je. Tu są pomidory, mamusiu. Dobrze, Peppo. Raz, dwa, trzy, cztery. Już, włóż je do wózka. Znalazłam pomidory. Świetnie, Peppo. Pomidory skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron! Racja, George. Ale to jest makaron. Makaron! Makaron to ulubione jedzenie Peppy i George'a. Ciekawe, gdzie jest makaron? Widzę go! Peppy! Makaron! Patrz, mamo, tu jest makaron! Dobrze, Peppo, włóżmy makaron do wózka. Tak, mamo. Makaron! George, to jest makaron. Makaron. Co jeszcze mamy na liście? Chrupki! Nie, chrupek nie ma na liście. Mamy mnóstwo chrupek w domu, Peppo. Co następne? Zapomniałam wszystko. A ty pamiętasz, George? Dinozaur! Dinozaur? George! Głoptasie, w supermarkecie nie ma dinozaurów. Nie, George. Następną rzeczą na liście jest cebula. Cebule! Już pamiętam. Są tutaj. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cebule! Bardzo dobrze. To już prawie wszystko z listy. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. George, ja nie mogę spać. Nie śpimy całą noc, to może zobaczymy zębową wróżkę. Zębowa wróżka się spóźnia. O! Zębowa wróżka przychodzi bardzo późno. Gdzie jest zębowa wróżka? Co to za hałas? Czy to zębowa wróżka? George! Słyszysz coś? Och, George! Och, to tylko George. Był tak zmęczony, że zasnął. Niestety, mały George nie potrafi czuwać w nocy. Ale ja umiem. Nie zasnę, dopóki nie zobaczę zębowej wróżki. Na pewno nie zasnę. Nadeszła zębowa wróżka. Ale Peppa zasnęła. Witaj, Peppo. Czy chcesz monetę w zamian za twój ząb? Jaki czyściutki ząbek! Dzięki, Peppo. Pa, pa. Peppo, George'u, wstawajcie. Już rano. O, ja wcale nie spałam. Była zębowa wróżka? Nie. Zajrzyjmy pod poduszkę. Spójrz, Peppo. Zębowa wróżka zostawiła ci pod poduszką monetę. Hurra! Chyba jednak zasnęłaś, prawda? Cóż, może zasnęłam na króciutką chwileczkę. Następnym razem uda mi się nie zasnąć i zobaczę, jak wygląda zębowa wróżka. George? George, czy już śpisz? Cii.
Jakieś dziwne hałasy. Myślę, że powinienem iść na górę. La la la. Pepo, George'u, czy już śpicie? To dziwne. Chyba śpią. Tak, wygląda na to, że to jednak nie Pepa i George hałasowali. Teraz nic nie słyszę. Myślę, że już naprawdę zasnęli. Pooglądam telewizję. Ogrodnictwo. Dzisiaj będziemy mówić o różach. O, uwielbiam programy ogrodnicze. Jest to wyjątkowo kolczasta róża. Żeby ją pielęgnować, trzeba zacząć od złapania główki i pozbycia się kolców. Babciu Świnko. Pepo, George'u, już dawno powinniście spać. George i ja nie możemy zasnąć. Możemy pooglądać telewizję. Cóż, sądzę, że może telewizja potrafi sprawić, że zrobicie się senni. Lodowe róże są bardzo rzadkie i trudne w uprawie, ale bardzo odporne na zmiany temperatury. O, ten program jest bardzo nudny. Spróbuj tak, Danny. Jestem dużym, złym wilkiem. Zaraz cię zjem. Widzisz? Tak, to było naprawdę przerażające. Pedro Kucyk zagra leśniczego. Uratuje Pepę od dużego, złego wilka. Jestem leśniczym i... Pedro jest trochę nieśmiały. Nej. Będę cię ścigał, duży, zły wilku. Uciekaj stąd, zły wilku. Bardzo dobrze, Pedro. Rebeka Królik zagra babcię. To co ja mówię, mamo? Zobaczmy. Na początku sztuki zostajesz zamknięta w szafie przez złego wilka. A potem na samym końcu sztuki, jak leśniczy cię ratuje, mówisz... Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobrze, Rebeko. Wszyscy przyszli na przedstawienie szkolne. Panie i panowie, witam na przedstawieniu mały czerwony kapturek. Teraz powitamy aktorów. Proszę, proszę, nie rozpraszajmy aktorów, żadnych fotografii. A teraz zaczynamy przedstawienie. Babcia jest w domu. Ktoś przyszedł z wizytą? Jestem dużym, złym wilkiem. Dobra robota, Danny. Ojej. Danny zapomniał, co ma dalej mówić. Babciu, musisz iść do szafy. Idź do szafy.